Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Od 10 lat w rzeszowskim Speedwayu. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall. Witamy po zimowej przerwie i zapraszamy na przedsmak tego, co będzie się działo w sezonie 2013. Na początek krótkie przypomnienie transferowych przymiarek PGE Marmy Rzeszów. Przedstawimy Wam zespół, który w tym roku będzie bronił biało-niebieskich barw. I przeglądniemy najciekawsze żużlowe wydarzenia ostatnich dni. Nie zabraknie również pierwszych wywiadów z nowymi zawodnikami. Sezon żużlowy na rzeszowskim stadionie zakończył się wyjątkowym, bo podwójnym memoriałem upamiętniającym Eugeniusza Nazimka i Lee Richardsona. Tradycyjnie jednak, oprócz okazji do rywalizacji, był on również dobrą sposobnością dla władz klubu do dokładniejszego przyjrzenia się zawodnikom, którzy mogliby zasilić szeregi rzeszowskiej drużyny. Pod uwagę brani byli m.in. Greg Hancock czy Jarosław Hampel. Ze względu na KSM ostatecznie wybór miał zapaść pomiędzy parami Greg Hancock, Jason Crump i Nicky Peterson, Jurica Pawlic. Niespodziewane zerwanie rozmów przez Australijczyka oznaczało, że na rzeszowskim torze zagości duńsko-chorwacki duet. W tym sezonie w barwach PGE Marmy Rzeszów zobaczymy więc najskuteczniejszego zawodnika Ekstraligi w ubiegłym roku, Nickiego Petersena. Również nieźle punktującego w sezonie 2012 Grzegorza Walaska, Rafała Okoniewskiego, który w tym roku będzie kapitanem drużyny, prosto z Goriczan Jurice Pawlica, dobrze znanego wychowanka rzeszowskiej drużyny Dawida Lamparta i Szweda Denisa Andersona. W ekipie juniorów, podobnie jak przed rokiem, znajdą się Łukasz Sówka, Marko Gaszka i Łukasz Krek. Drużynę kolejny rok z rzędu poprowadzi Dariusz Śledź. Oficjalna prezentacja drużyny odbyła się 1 lutego w Millennium Hall, a przygotowana przez organizatorów oprawa na wielu kibicach zrobiła spore wrażenie. Jak ty widzisz ten fajny zespół? To jest fajna mieszanka? Fajna chemia? Uważam, że to jest bardzo fajna mieszanka, bo mamy, tak jak powiedziałeś, mamy doświadczonego Nickiego, który jest, no nie mówmy za dużo, odpukać oczywiście niemalowane, ale jest maszyną, no nie? To jest maszyna do robienia punktów. Ja wiem, że to brzydko brzmi, ale wszyscy tak widzimy Nickiego, wiemy, że jest bardzo skuteczny i liczymy na tą jego skuteczność w nadchodzącym sezonie. Z drugiej strony, no mamy zawodników, którzy byli z nami w ubiegłym roku i jechali bardzo dobrze, bo zarówno Krzysiek, jak i Rafał mają za sobą dobre sezony. Mamy Jurice, w którym widzę duży potencjał. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, na którego jak się patrzy, to widać olbrzymią radość ze ścigania się. To jest naprawdę chłopak, na którego się patrzy z przyjemnością. Jest młody Denis Anderson, który w trakcie rozmów naszych, które się odbyły no niedawno, bo przed podpisywaniem kontraktu, czuć było, że on bardzo chce się ścigać, bardzo chce udowodnić swoją wartość. Ma głód jazdy i naprawdę on czuje, że stać go na to, żeby sobie wywalczyć miejsce w tej drużynie. I bardzo dobrze.
I mamy Dawida Lamparda, który wrócił do swojego miasta i naprawdę liczymy na to, że ten sezon w jego wychowaniu będzie dużo lepszy niż poprzedni. It's always an honor, you know, to do good for your country. Wsparcie kibiców tak naprawdę nie istnieje żaden z nas. Nikt z nas nie będzie uprawiał swojej pasji, nie będzie się świetnie karmił emocjami, jakie wynikają z jazdy na motocyklu żużlowym, gdyby nie wierni kibice. I tak naprawdę jak ja patrzyłem na wielką generację mistrzów Hansa Nielsena, Erika Gundersena, Tommy'ego Knudsena, Ole Olsena, to doskonale wiem, że Janowy Pedersen i inni mistrzowie, ja na nich patrzyłem jak na kandydatów, których trzeba strącić z tronu. Sufkins, bo tak na ciebie wołają w parku maszyn. Wyjaśnij kibicom, bo to jest często taka tajemnica ukrywana. Ostrów Wielkopolski, bracia Garcarkowie, to jest twój klimat w sensie korzeni. A jak to wygląda w sensie logistycznym, w sensie dojazdów tutaj do Rzeszowa, bo nie ukrywajmy, jest trochę kilometrów pomiędzy Wielkopolską a Podkarpaciem. No tak, wuja Janek i wuja Andrzej, bo to jest moja rodzina, wspierają mnie od samego początku, gdy tylko zaczynałem jazdę na motocyklu żużlowym. A droga z Kalisza mija bardzo szybko i przyjemnie w naszym teamowym busie, bo jest wesoło zawsze. Ale też mamy dobrą drogę już teraz do Tarnowa z autostrada, także nie ma tragedii. Myślę, że jak będzie otwarta autostrada do Rzeszowa, to już w ogóle będzie bajka. No Tarnów, wiadomo, Tarnów zostawiam za sobą. Taki krótki epizod. Ludzie błędy popełniają, także... Dawid Młodusz ma swoje prawa, więc nie czujesz, że cokolwiek się złego stało. A powiedz, jak ty odbierasz takiego gościa szaleńca jak Alan Rossiter? Na ile ty fajnie czujesz się z nim w komitywie? I czy tam rzeczywiście, jak pojechałeś, to Hans Andersen, Troy Bachelor, Simon Stead, czy to była taka rodzina prawdziwa, czy to tylko chłopcy, którzy się zbierają, robią punkty, a później idą na piwo? To są dwa różne światy. Polska, w Tarnowie też miałem bardzo dużo kolegów. Maćka Janowskiego, Martina i tak dalej. Przyjechałem do Anglii, nie znałem nikogo. I tutaj jest świetny menadżer w Tarnowie i w Anglii również. Ale no co tu dużo mówić, w Anglii jest inny klimat. To jest jednak taka jedna wielka rodzina, wszyscy sobie pomagają, a jednak tutaj u nas mam nadzieję, że w Rzeszowie troszkę przyniesiemy tego angielskiego klimatu i będzie fajna zabawa. W oficjalnej prezentacji przyszedł czas na konferencję prasową. W jej trakcie pomiędzy władzami klubu i dyrekcją PGE podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy sponsorskiej na okres 3 kolejnych lat. Każdy jubileusz jest okazją do podsumowań. W tym roku mija zaś 10 lat od kiedy rzeszowski żużel związał się z firmą Marma Polskie Folie. Postanowiliśmy przypomnieć historię tej współpracy i zaprosić Was na krótką podróż w czasie, począwszy od 2004 roku. W tym roku firma Marma Polskie Folie związała się z rzeszowskim żużlem. Związek ten okazał się jednym z najtrwalszych w polskiej lidze pomiędzy żużlową drużyną a sponsorem tytularnym. Początki jednak nie były łatwe. Pierwszy sezon drużyna Marma Polskie Folie Rzeszów zakończyła na 3. miejscu pierwszej ligi, mogąc wciąż jedynie pomarzyć o awansie do Ekstraligi. Marzenia jednak spełniły się już rok później i to z nawiązką. Drużyna po 6 latach zmagań w pierwszej lidze awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, a para Maciej Kuciapa, Dariusz Śledź wywalczyła we Wrocławiu pierwszy w historii klubu złoty medal Mistrzostw Polski Par Klubowych. Wejście w ostatni miraż. Śledź jedzie po złoto dla drużyny Rzeszowa. Pary, złote pary będą w Rzeszowie. Obaj zawodnicy na długo związali się z rzeszowskim żużlem. Moją obecność to tutaj kibice pamiętają, jeszcze jak byłem zawodnikiem. W 2006 roku rzeszowska drużyna jako beniaminek Ekstraligi dzielnie walczyła z czołowymi polskimi zespołami, ale na koniec sezonu musiała zadowolić się 6. miejscem w ligowej tabeli. Z
sukcesy odnosili natomiast rzeszowscy juniorzy. Dawid Stachyra i Paweł Miesiąc zdobyli m.in. złote medale młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych, a wraz z kolegami młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. Kolejny rok Marma Rzeszów kroczyła wzmocniona takimi zawodnikami jak Scott Nichols, Davy Watt czy Rafał Dobrucki. Liderem zaś drugi rok z rzędu był Nicky Petersen. To pozwoliło w sezonie 2007 walczyć o miejsce na podium Ekstraligi. Po rundzie zasadniczej rzeszowska drużyna zajmowała trzecią lokatę. Niestety w playoffach zabrakło nieco szczęścia i trzeba było zadowolić się miejscem tuż za podium. Po tłustych latach przyszedł czas na chudę. W 2008 roku Marma Rzeszów zakończyła sezon zasadniczy na 7. miejscu i po przegranych barażach z Lotosem Gdańsk spadła do pierwszej ligi. Banicja trwała 2 sezony. W 2010 roku zespół Marma Hadykówka składający się z Lee Richardsona, Chrisa Harrisa, Michaela Maxa, Rafała Koniewskiego, Macieja Kuciapy, Dawida Lamparta i Ludwika Lindgrena pod wodzą Dariusza Śledzia zdołał po zaciętej rywalizacji powrócić do Ekstraligi. Do walki wśród żużlowej elity rzeszowska drużyna ruszyła z nowym sponsorem tytularnym i pod nową nazwą PGE Marma Rzeszów. Nad Wisłokiem na 2 lata zadomowił się 3-krotny indywidualny mistrz świata Jason Kramp. Jakie mamy szanse w tym sezonie? Wszystko zależy od postawy poszczególnych zawodników. Może złoty medal? Kto wie? Park maszyn na rzeszowskim stadionie zyskał zupełnie nowe oblicze. Odremontowany budynek stał się znacznie bardziej funkcjonalny, nie tracąc przy tym najbardziej cenionego przez zawodników atutu, czyli świetnej widoczności na tor. W czasie ligowych zmagań nie obyło się bez kłopotów z nowymi tłumikami i licznymi kontuzjami, ale po burzliwym sezonie 2011 PGE Marma Rzeszów zajmowało miejsce w połowie tabeli. Koniec sezonu żużlowego oznaczał początek prac przy budowie nowej i remoncie starej trybuny na stadionie miejskim. Przy okazji konieczne stało się zwężenie toru żużlowego, na którym pierwsze treningi można było rozpocząć dopiero w kwietniu. Zawodnicy musieli więc szybko poznawać uroki i tajemnice nowego rzeszowskiego owalu. Czarnym dniem w historii rzeszowskiego żużla okazał się 13 maja 2012 roku. W czasie meczu ligowego we Wrocławiu w wypadku zginął obcokrajowiec PGE Marmy Rzeszów, Lee Richardson. Miał 33 lata. We wrześniu coroczny memoriał imienia Eugeniusza Nazimka rozegrany został również ku czci Lee Richardsona. Zimowa przerwa przed 10. już wspólnym sezonem rzeszowskiej stali i firmy Marma Polskie Folie upłynęła pod znakiem wzmacniania drużyny i poszukiwania nowych zawodników. W Kopenhadze na uroczystej gali nagrody za sezon 2012 rozdała duńska federacja. Żużlowcem roku wybrano Nickiego Petersena. Do sądu wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości GKS Wybrzeże SA. Złożyła go firma windykacyjna, która wykupiła należności Piotra Świderskiego. Na koniec sezonu 2014 zaplanowano premierę filmu Czarnoślad, który będzie dotyczył tematyki sportu żużlowego. Reżyserem produkcji jest Adam Kulewic. Grzegorz Walasek i Dawid Lampart przebili 2,5 tysiąca kilometrów, by dotrzeć do Girony w pobliżu Barcelony. Przez najbliższy miesiąc żużlowcy PGE Marmy Rzeszów trenować będą na torach motocrossowych. Dziś to już niemal wszystko, po raz kolejny spotkamy się za tydzień, ale już dziś możemy zdradzić Wam na przykład, dlaczego Nicky Petersen tak często zmienia kluby w polskiej lidze. Chętnie zostałbym na dłużej, ale czasem stajesz się na tyle istotnym zawodnikiem, że wiele osób chce Cię mieć u siebie. To tak jak w każdym innym biznesie. Pierwszy raz jak przyszedłem do Leszna, to po 18 latach wygrało złoto. No teraz do Rzeszowa może też jakiś medal się uda. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na nasz program już w najbliższy wtorek o 18:15. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Od 10 lat w rzeszowskim Speedwayu. Sponsorem programu jest PGE Polska Grupa Energetyczna.
Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall.